No witam bardzo serdecznie, słuchajcie, na dobry początek dzisiejszego odcinka będziemy sobie przeglądać, co tu do mnie dotarło. Słuchajcie, są dwie przesyłki, których jeszcze nie rozpakowałem, właśnie na live, a obiecałem, że to zrobię. Znaczy w sumie już ja je rozpakowałem, tylko nie na live. nie na internecie. Dobra, tą mniejszą zostawimy sobie. Zajmiemy się za chwilkę, a tą większą praktycznie i zaraz będziemy patrzeć, co tutaj doszło. Słuchajcie, rozpakowałem, bo byłem ciekawy. Magnetofon Sanyo. Model DR101 Sanyo 6V lub 240V. Będziemy za chwileczkę sprawdzać, co to takiego jest. Radiomagnetofon, z tego co tu widzę, Carlo Usel by Jones jakiś, nie wiem, no name. Transistor 13 PCS 1875 speed, jakiejś frekwencji 88-108, AM538-165, 1605, czyli fale średnie, fale UKF-u. Tak to mniej więcej wygląda. Słuchajcie, to wszystko będziemy za chwileczkę sprawdzać. Teraz tak. Kolejny sprzęcior. Patrzcie, jakie fajne etui. Jest to magnetofon reporterski. Ale jaka firma? Coś tu napisali, czy nie napisali? Czekajcie moment, bo to chyba się go jakoś tutaj wyciąga. Zobaczmy, co to jest. Aha, tu jest jeszcze taki zatrzask. Co to takiego jest? To jest tak. Sanyo też, model M2511G. To są prawdziwe, praktycznie, że tak powiem, perełki. Pamiętacie kiedyś ZX Spectrum? Z czegoś takiego bodajże podobnego, tylko że polskiego chyba. Wgrywaliśmy gierki na komputery. Volume, Minimax. Tu ma wszystkie te wejścia na mikrofon, remote, czyli włącznik, wyłącznik zapisu, R to powrót jakiś, 7,5V zasilacz lub 240 z sieci. Pauzę on, pauzę off. O, w ten sposób jest pauza na takim małym przełączniczku. Bardzo szybko można sobie przy zapisie, przy rekordzie. O, głowica też niczego sobie, słuchajcie. To tak jakby było już po odnowieniu te sprzęty były. Tu na akumulator. Albo są w tak poszanowanym stanie. Po prostu u kogoś przeleżały. No dobra, będziemy to wszystko zaraz testować i sprawdzać. No i taka ala skajka. Taki sprzęcior. Co poza tym, słuchajcie, no, ostatni sprzęt z tego pudełka z obcięto wtyczką. Pamiętacie, już kiedyś coś bardzo podobnego robiłem? Może ktoś łapie, dobra. To jest chyba bodajże trochę do przeczyszczenia, bardzo fajne wskaźniki, takie same jak te polskie nasze, stare unitroskie, no bo to w sumie polskie, chińskie. Bo to było z Chin sprowadzane do Polski. Także mamy to samo, tylko jest napis level, a nie poziom, tak jak w polskich. Włącznik, wyłącznik, magnetofon. Co on tu ma za wejście? Wejście, nacincze, lewy, prawy. Wyjście, nacincze, lewy, prawy. Sam deck. To nie ma wzmacniacza. Mikrofony. Dwa jacki. Lewy, prawy. Słuchawki, wyjście na odsłuch. Będziemy testować, słuchajcie, fajne sprzęty. Cztery sprzęty w jednej przesyłce przyszły. I to w sumie wszystko z tej paczuszki. I teraz ta mała paczuszka, którą tutaj
którą tutaj zaraz będziemy rozpakowywać. Także dzisiaj bardzo szybko, szybki unboxing, bo jest chwilka. Słuchajcie, tak, to idzie do sprawdzenia. Te sprzęty idą do sprawdzenia. No i dek. Old school, nie? Idzie też do sprawdzenia. Podstawki to sobie trochę stąd. Na razie, tymczasowo. A więc tak, będziemy rozpakowywać jeszcze tą małą przesyłeczkę. Co my tu mamy? Mamy karteczkę, słuchajcie. Cześć Janku. Udało się nazbierać tyle, zebrać i mam nadzieję, że wszystko się przyda. Jeśli dokopię się do czegoś jeszcze, to doślę. Chciałbym podesłać tobie mój magnetofon Denon do przeglądu, ale jak będziesz miał więcej czasu. Tymczasem pozdrawiam z Warmii, Czesław. Dobra, przeczytaliśmy liścik, mamy tak, o, przewód się przyda, bo to jest komputerówka. Już, momencik, zaraz wam pokażę. Zwykły komputerowy przewód. No i dobra, i sprawdzamy, co tu jest dalej w tej przesyłce. Żarówki. Bardzo przydatna rzecz. 12V 30mA. Słuchajcie, cały karton, cała torebka żaróweczek. 12V 30mA. To są właśnie żaróweczki do naszych polskich sprzętów. Unitry. Skądżeś ty wziął ten skansen? Przyda się naprawdę, wielkie dzięki. 24 30V 30mA. Następna torebeczka, żarówek, ale ekstra. O, pamiętacie, co to jest? 6V, 50mA. Pamiętacie te wsuwane żarówki? One były w bodajże Daniel. Do Daniela. Bardzo się bardzo przydatne. Pod sensorami one siedziały zawsze. Te wciskane żarówki. No i się wysypały z woreczka. Dobra, mam. Ciekawe, czy to będzie woreczek pęknięty. Ale tutaj jeszcze patrzcie, jakie fajne LEDy. To są LEDy bodajże już z rezystorkiem. Czerwone LEDy, też wciskane w te oprawki. Możemy przerobić teraz gramofon. Phonomaster miał takie żarówki wciskane. Ale bajka, dobra. Mamy zapas żarówek na jakiś czas do Unitry. Co tutaj jest? Scalaki, napis był. Scalaki. O, co my tu mamy z tych scalaków? Zaraz zobaczymy, co tutaj mamy. Są to pamięci RAM, z tego co widzę. RH21 256 kilobitów, 256 bitów. A to są też RAMy. Czyli wszystko, większość... Ojejku. Czyli większość tych scalaków trzeba będzie to przejrzeć. Słuchajcie, fajna sprawa, bo to jest od starych komputerów RAM. O, starych, dostawianych takich. Tak, to są wszystko 256. 256 kilobitów. Kreska 12. LH21 256 kreska 12. To są od naszych starych komputerów, słuchajcie, RAM. Ekstra. Może coś się z tego kiedyś tam wyduma. Może do czegoś się przydadzą. Słuchajcie, będziemy może coś tam kiedyś im modzić. W planach jest bardzo dużo projektów. Żarówki tutaj, scalaki gdzie indziej. Scalaki idą do scalaków. No, cyfrówki, cyfrówka tu. O, już pełna szuflada.
Już pełna szuflada. Dobra, żaróweczki naprawdę ekstra. Dzięki. Lecimy dalej. Co to jest? Kurde, patrz, jakieś połamane płytki. Stary włącznik. Jakaś płytka taka włącznika, taka wielka. To to skansen. To jest akurat śmietnik, bo tu jest, są pourywane te, a może nie pourywane, tylko pognięcione wyświetlacze. To taki wyświetlacz niż mam. TFT. Nie wiem do czego to się przyda, ale może kiedyś, wiecie, ciężko wyrzucić. Co to za kondensator? 220 na 220 V. Na 200 V. Jakiś skansen. Dobra. To? Okej. Okay. Rozpakowujemy dalej. To do płytek. Co my tu mamy, słuchajcie? Jakiś mechanizm. Mechanizm to GVC. Z głowicą, z dwoma głowicami. Mechanizm od deka GVC, poobcinane tutaj końcówki. Ale tutaj patrzcie, dwa silniki do sterowania mechanizmu, szeroki pasek, silnik do napędu paska, fajny, prosty mechanizm, bardzo prosto to wszystko jest poskładane. No może się do czegoś to przyda, tu jest otwieranie kasety. Może kiedyś będzie jakiś GVC, ale wątpię, bo magnetofonów nie preferuję, że tak powiem. Nie to, że nie robię, ale nie preferuję magnetofonu. Ale zawsze to jakieś tam silniki. Zawsze to części zamienne. Dobra. Jedziemy dalej. Netcard. Instrukcja. O! Wi-Fi, słuchajcie, Netgara, dwie sztuki, jeden z zasilaczem, jeszcze zafoliowany, Netgar, router Wi-Fi, wireless component, WN602 wersja druga, V2, dwie sztuki, super, to na pewno pójdzie, ja już tutaj mam zrobione Wi-Fi, ale to mi się przyda po prostu w jakiś tam, do jakichś tam celów. Co to jest? Wzmacniacz antenowy, z tego co widzę, z zasilaczem ATV. To nawet do DVB-T się przydaje. Słuchajcie, patrzcie, jakie fajne wejście. Już tutaj jest komplet wejście. Tu antena, tutaj TV. Ewentualnie może to być sam zasilacz do nie, gain 11 dB typowo, amplifier UHF, czyli to jest już kompletny wzmacniacz do telewizji, nawet choćby naziemnej. Tak to wygląda. Dzięki wielkie, też się przyda, takie sprzęty się przydają. Choćby nawet na tranzystorki WC, ale nie będę tego rozbierał, bo to po prostu jest przydatna rzecz. Dwa głośniki, jakieś od telewizora, płaskie. Czyli teraz zobaczymy, jaki stan membran. O, fajne. Słuchajcie, jakie dosyć spore elipsy. Już tych głośników troszeczkę jest, także ja je tutaj sobie kompletuję, może do jakichś projektów się coś tak fajnego przyda, no. Szerokopasmowe. Co my tu mamy? 8 ohmów impedancja, ale mocy nie napisali. Mocy przy takich małych ceweczkach to mocy się bardzo nie pisze. One mogą mieć 1,5 W, 2. Wątpię, żeby miały, tak jak tutaj, co niektórzy piszą, 10-15 W, bo nie przy tej średnicy cewki. Chyba, żeby samymi sopranami to chciało grać. Dobra. Czyli
jednym słowem do głośników. Tu mam karton już głośniczków. Tu musimy sobie zrobić w ten sposób, gdzie jest taśma. Okej. Dobra, ustawmy tak. Mamy głośniczki. No dobra, rozpakowujemy dalej. Płytka dotyku od laptopa. Nie wiem, do czego to się przyda. Może kiedyś coś tutaj się z tego zrobi. Chociaż wątpię, bo tu już nie ma górnej warstwy. Jest tylko są cewki indukcyjności. Te cewki do pomiaru. No dobra, zobaczymy. Co to jest? Jakieś gumki. Kartka. GVC. Chyba kojarzę, co to jest. A, już wiem, co to jest. Słuchajcie, to jest cały wyświetlacz wysterowania. To jest bardzo fajna sprawa. To są dwie linijki świetlne. O, to w ten sposób powinno być zamontowane. A w nie to ostrość, czy nie? No. Nie chcę łapnąć ostrości. Dobra. Dwie linijki. Dwa scalaki BA6146 do sterowania. No cóż, wysterowanie jakiegoś fajnego małego wzmacniaczyka. Takie fajne, świecące. Bo to fajnie świeci, wiecie. Zobaczymy to. Kiedyś zrobimy odcinaczek na temat tego wysterowania. Być może, że to mi się przyda właśnie do tego kompresora, bo chcę zrobić taki stereo koder, kompresor. I po prostu wszystko do audio, nie? Znaczy do nadajnika audio, taki gotowy kompresor dynamiki z wejściem, z wejściami w sumie dwoma mikrofonowymi, z jednym wejściem liniowym, z wyjściem MPX już bezpośrednio na nadajnik, żeby już był gotowy sygnał. No to taki wskaźnik jak znalazł do tego, także zachomikuję. Dzięki. LCD. Okej. Co tu jeszcze jest? Jakiś kabelek. Jakiś kabelek. Tu do kabelków. Dobra. To śmieć, to śmieć. Okej. Idziemy dalej. Wow. Lampy. DY86. DY86. Dwa prostowniki wysokiego napięcia, słuchajcie. Dwie diody. Prostowniki. No dobra. Do lampeczek. Tu są moje lampeczki. Do lampeczek. Co to jest? Zafoliowane, jakby to było coś naprawdę... Majątek. A może to i jest majątek. 4558, słuchajcie, preamp. Preamp od jakiegoś wzmacniacza. Podwójnie. Gotowy preamp. Tylko od jakiego to wzmacniacza? Nie napisali. Fajnie by było, żeby znać wyprowadzenia tych pinów. Może to też ten GVC. Słuchajcie, może to być gotowy preamp. Bardzo fajny. Z tego co tu widzę, to tutaj są powycinane te przewody. Ale tutaj się dojdzie. Się dojdzie po płytce, gdzie co ma być jak zasilone. Tu jeszcze mamy jakieś wyjście na tranzystory, słuchajcie, dodatkowe. Ja nie wierzę, że to by był cały wzmacniacz. Wątpię, żeby to był cały wzmacniacz. Tu mamy kondensatory do filtracji, także już wiemy, pod które piny podpiąć zasilanie. I to jest zmienne zasilanie. Tu mamy mostek prostowniczy, słuchajcie. Tu mamy dojście do... Tak jest, pod te gniazdo szło podwójne zasilanie. A czemu podwójne? No tak, podwójne. Podwójne zasilanie. Dwa scalaki 4558, bardzo fajny scalak na wzmacniacze.
Zresztą słuchajcie, na takim stalaku, tylko że w SMD, pracuje w tej chwili ten mikrofon, nie? Ten tu. On jest sobie tutaj zamontowany. Także... No dobra, no preampik, kurde, cały preamp. Ciekawe, czy to jest RIA, podwójne zasilanie. Cholera go wie, trzeba będzie to rozczaić od jakiego to jest sprzętu i wybrać. I wybrać, albo może właściciel, ten, który mi to przysyłał, może wie z jakiego to sprzętu wybrał, że model mi gdzieś w komentarzu napisze. Słuchajcie, wtedy będę znał te rozprowadzenia tych pinów. Wyprowadzenia. Może się uda z tego, bo to jest gotowy preamp. I to nie byle jaki, słuchajcie, zobaczcie na same potencjometry, jaka jest... Jakiej klasy są te potencjometry. Dobra, preamp i tekstę. Chyba folia od kwiatków. To taki celafon, można powiedzieć, pomiętolić. Dobra, nie będę zakłócał naszej audycji. Co to jest? Jakiś telewizor. Głowica. Wejścia euro. Ale po cholera taki ten. Co to za stalak? Możemy to ja widział PDI 284P. Nie wiem, co to może być, ale to może być faktycznie jakiś albo płyta od telewizora. Mamy generator kwarcowy, słuchajcie, oprócz tego jeszcze jakiś syntezer. Mogą być ciekawe? Zaraz zobaczymy. Ciekawe scalaki na takich płytach do zastosowań WC. Czy 712, tak? Może być mikroprocesor jakiś. 27 MHz kryształ. No cóż. Nie wiem. Prawdopodobnie jakiś telewizor, albo jakiś tuner, albo... Albo nie wiem, no. Albo jakiś tuner do telewizji kablowej. Tu druga taka sama płyta. To jest ta sama płyta, taka sama. Też głowiczka. BXF 1159. No ta trochę inna jest głowica. Ale rozwiązanie jest podobne. 27 MHz kryształy. No cóż, może być, że to była jakaś stacja telewizyjna, albo jakiś telewizor, no dobra, się okaże, płytki do płytek. Okej. Jedziemy dalej. O, znowu głośnik, nawet zapaczkowany, słuchajcie. Alphard 4 ohmy 30 W. No, tak jak Alphard. Dobra, niech leży. Do głośnika. Tak, i tam jest 30 W jak... No, ale cóż, robisz. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. Wentylatorki w tej samej pasusce. Wchodzone. Plus minus 12 V 140 mA. 12 V 140 mA. Przyda się. A ten? 12 V 140 to jest to samo, tylko inna obudowa. Przydadzą się. Do projektu się przydadzą. Ile będą? Będą sprawne i nie będą szumieć. Jedziemy dalej. Jakiś trzymacz. Z czego to trzymacz?
uchwycik, ale od czego? To nie od routera czasem? Nie. A może? Nie, raczej nie od routera. Jakieś uchwyty, nie wiem do czego. Jeszcze dwa wiatraczki się kręcą. To jakiś cooler. A to też jest cooler. 12 V, 100 mA. Dobra, dwa wiatraczki. Parę kondensatorków z wylotu, jakieś tranzystory. To się raczej nie. Niektóre tranzystory owima. Dwa mikrofarady. Dobra, się przejrzy, to już się zobaczy, co to jest. Kamerka. Słuchajcie, z mikrofonem, wyjęta z jakiegoś laptopa. Kamerka USB. Kiedyś przerabiałem takie na gniazdko USB. 2 megapiksele. Ciekawa jaka jakość tej kamery, bo widać, że jest solidna. Od jakiego to jest laptopa, nie wiem. Ale tu jest mikrofon, wkładka, nawet dwa mikrofony, słuchajcie. Dwa mikrofony elektrodowe, czyli stereo. Tu jest ta kamerka od laptopa. Czasami jest, się trafi, że te kamerki od laptopów, one są bardzo dobrej jakości. 2 megapiksele. Ciekawe, czy to jest w ogóle HD, czy to jest zwykła, czy... Jeśli jest zwykła, no zobaczymy. Tu można łatwo podłączyć przewód USB i ją podłączyć pod zwykły USB i wtedy będzie normalna kamera, nie? Sprawdzimy. W przyszłych odcinkach sprawdzimy. Bo jeśli to jest kamerka HD, no to już warto ją zachomikować, nie? Tutaj. Te drobiazgi to tutaj. Co to jest? Kabel LAN, kabelek. Pewnie od routerka któregoś. Ojej. O, jeszcze dwa takie same uchwyty. A może to faktycznie jest od tych routerów? Tylko jak to... Bo to musi tutaj jakoś to wskoczyć, nie? Tak mi się wydaje, bo to innego wyjścia nie ma. Tu jest takie półokrągłe i tu jest półokrągłe. No to jeśli to jest półokrągłe, no pewnie. Ale numer. Czekajcie, bo to jest w ten sposób prawdopodobnie. O! O! Dwie sztuki. Oho, już wiem. Tak myślałem, że to jest od tych routerów. To wiecie, żeby to przyszło, żebym to kupił, to bym wiedział, że to jest od tego, no bo by było widać, nie? Że to jest od tego. W tym samym pudełku. O. Dobra. Fajna sprawa. Małe, trochę mało wyjść na Switch, ale to jedno wejście, drugie wyjście na komputer, przelot przed i Wi-Fi. No dobrze. Zbliżamy się pomału do końca. Słuchajcie, przełącznik bez sprężynki tylko, ale prawdopodobnie działający. Ten jest ze sprężynką, ten jest z wylutu. Ten też. Dwa włączniki starodawne isostaty. Do kasprzaków na przykład mogą być. A ten połamany, to już nic z niego. Tylko można wybrać sprężynkę, przełożyć do tego. Dobra. Skansen. Ta-da! Płyta od telewizora. Starodawnego telewizora. Takiego z dupą. Po co? K-
tutaj jest jeden z cialak przy pośredniej bodajże ciekawy. TE 5415C 3579 kwarc. O proszę, na pasmo 4,4, to już nie, to już za wysoko. 3579, początek pasma 80 metry. Do wybrania to jest, słuchajcie, na 100%. Tutaj są stabilizatorki jakieś dwa, trzeba sprawdzić, czy sprawne. Do wybrania. Wzmacniacz audio TDA. Wzmacniacz wizji odchylania. No i cóż, poza tym, no. Tutaj ktoś wybrał radiator z tranzystorem mocy. To prawdopodobnie te części to są od tego. No cóż, no. Wybrać kwarca, przede wszystkim tego kwarca. 3570. Aby złożyć sobie prosty generatorek do testów radioodbiorników na pasmo 80 metry. Zastosować można tego kwarca. Płytka od dysku. Oprócz stabilizatorów nic z tego nie idzie wybrać. Praktycznie. Nie no, tutaj jeszcze jest jakiś jeden. Nie, 7,4 Hz to nie. Myślałem, że to jest driver silnika, ale to nie. Dwa stabilizatory, no. No i diody SMD duże. Jedna jest dużej mocy, nie? Cztery są mniejszej. Już odbierałem te rzeczy. Do płytek. Przejściówka. Bodajże od jakiejś. Tutaj ktoś lutował, to. Taka o, przejściówka na piny. Nie wiem, czy to nawet można nazwać, że to jest do jakiegoś dysku, czy tam do czegoś. No cóż, słuchajcie. Jeszcze jakiś kabelek taki, tego typu i przełącznik. No przełącznik to się może przydać, wiecie, bo tutaj w niektórych tych radiach są właśnie tego typu przełączniki, bo to jest akurat taki zwykły podwójny, ale czasami jest tak, że są te przełączniki kilkunastostykowe i przełączamy kilkanaście styków na raz. No dobra, to idzie do części niesegregowanej. I to by było, słuchajcie, na tyle. Kartonik się opróżnił. Będzie kartonik na wysyłki. To tu. Routery. Sprawdzimy, przetestujemy wszystkie te sprzęty, które tutaj doszły. To też możemy sprawdzić. Znaczy to akurat zostaje tu u mnie. Ale te magnetofony, które na początku odcinka pokazałem, one będą prawdopodobnie przeglądnięte i będą na aukcji. Aukcja już niedługo, także nie rozpuszczajcie kasy. Przyda się na aukcję. Oprócz tego, co jeszcze doszło? No w sumie w tym tygodniu to wszystko. Dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam. Bye.